Witam Rzymaczki, z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku z Harvard, który na modyfikacji Case Redux jako Synekata Ameryki. Tak, kolejna sesja nagrywkowa, jakby co to znaczy, że to co się ostatnio działo trochę próbowałem sobie przypomnieć. Więc z tego co zauważyłem, tak naprawdę już nam się wszystko ustabilizowało, jedyne co to musimy trzymać Liberię. Bo Liberia dosłownie ma tutaj strasznie dużo jakichś dywizji, no tutaj swoich w głównej mierze, ale chodzi o to, że tak naprawdę jeżeli ciągle będziemy ich atakować, to wreszcie może się nam uda coś. Tak naprawdę mamy tutaj pełne zaopatrzenie, więc nie ma jakiegoś problemu. Tutaj też jest i są możliwe, że oni dołączą, tylko nie chcą dołączać, więc to jest fajne. Oni nie są jakąś marionetką właśnie. Może mają jakąś ideę, która im nie pozwala dołączyć do wojen, czy coś takiego. Tak, join ally mają strasznie mało, więc bardzo niechętnie do tego dołączą. Więc w międzyczasie my po prostu tutaj dobijmy tych i spróbujmy pokonać wreszcie Portugalczyków, bo szczerze powiem, trochę mnie wkurzają, że tak już tak długo jest. Ogólnie się zorientowałem, że trzeba produkować te porty, żeby one zadziałały, więc nie powiem, trochę nieciekawie było z tym. Coś tam wypowiedziało wojnę. Ciekawe dlatego, że przez dłuższy czas nikt nie wypowiadał sobie wojny. No wiem, że może to dziwnie zabrzmieć, ale w sumie tak było. I teraz pytanie jest, czy to nam ktoś wypowiedział wojnę, czy Kuringia komuś? Na razie Kiwu się trzyma, więc jakieś tuku coś to wypowiedziało wojnę. No więc takie mało dla nas ważne. Puśćmy to w takim razie. No, przez chwilę zapomniałem o tym, że mamy mało manpowera i dosłownie jak zobaczyłem, że mamy zero manpowera, to się zdziwiłem bardzo. Nie powiem szczerze, trochę dziwne było zobaczyć, że ma się zero manpowera. Więc no na razie ciekawie to nie wygląda jakoś. Tutaj widzę, że tak różnie są ci, bo widzę, że niektórzy są na miejscu, niektórzy nie są. Okej, póki co tutaj dostajemy te wiadomości. Jeżeli ich nie będą ogarniać, to później po prostu wiecie co się dzieje, więc lepiej, żebym je zaczął tutaj ogarniać. Mamy jakiś przestarzały sprzęt, mamy przestarzałą artylerię, z czego ja bym sobie zaczął ją zmieniać. To nie jest artyleria, którą chcę. Tak, czasami się tak robi, ale jako, że to wszystko jest tanie, to to nie będziemy tego za chwilę patrzeć. To jest ten, a ten anti-tank sobie zróbmy anti-air atom sobie. Anti-tanki sobie usunęliśmy. No tego trochę sporo jest, nie powiem. Advanced, ok. No teraz to naprawdę sporo tych rzeczy powstało, więc nie dziwmy się. I teraz jest pytanie, dlaczego w ogóle nie chcę pokazywać. No też czasami jest. Dobra, uleczmy. No zawsze ulepszenia są fajne, bo to zazwyczaj niekiedy nam tak naprawdę na samym końcu już dają takie minusowe. Tutaj też do broni możemy, o dziwo. Broń też lepszą zawsze lubimy brać i póki co nie widzę nigdzie więcej tego. Też wiadomo, że nie produkujemy nic. No statki to też szybko produkujemy. Nie wiem, czy to aż takie dobre. Dodałem sobie mnóstwo tych rzeczy. Też te pływające. Nie mogę sobie zwiększyć, to jest błąd. Błąd tego, bo jak sami widzicie, tutaj błąd GUI jest. Ale wiecie, no to nie wiem, czy to jest w modzie tylko, czy w normalce. W normalce niestety nie ma zbyt dużo wyboru, jeżeli chodzi o GUI do produkcji, więc to nie jest tak, że to jest wina po prostu moda. Tylko może być to podstawki. Ok. To zacząłem sobie rozwijać, bo to ma coś innego. I pytanie jest, co tak naprawdę to dla nas znaczy. Tutaj nie mogę tego robić.
tutaj musimy mieć tylko jedno, max speed lub armor. Wolę już armor sobie dać. Tutaj sobie damy. Tutaj jest jakiś do wyboru, ale nie wiem, czy to jest jakieś mega ważne. Ja chcę sobie też inne Mio porobić, bo może się nam opłaca. Potrzebujemy trochę sporo tego, żeby to zrobić. A to co dam? Daje HP? No, w sumie nawet dobre. To jest Light Attack, Heavy Attack lub Light Piercing. Myślę, że Heavy to będzie lepsze. Okej, jak już wszystko mamy, no to tak naprawdę nie musimy się tym martwić zbytnio. No i w sumie nawet mi się podoba. Czekaj, czy to jest kapionist? Nie. O, Capone jest bardziej ludzki niż wcześniej. Ciekawe. Polski. Polski agent został złapany. Ciekawe. No, samo Capone to, jeżeli chodzi o jego stan psychiczny, nie, powiedzmy sobie szczerze, nie był zbyt dobry. I teraz mamy kaponizm, czyli ideologię tego Capone. Ktoś napisał, żebym zrobił całe drzewko do końca. Zgaduję, że możliwe, że chodzi jeszcze to, że ci tutaj, to jakaś tam kostra czy coś takiego się to nazywa, że ktoś mi wypomniał o tym. Czy to jest ważne? Powiem szczerze, na tym elemencie gry to jest dosłownie cel narodowy, który jest adekwatny. Bo dosłownie reszta celi to jest takie w sumie mało co nas interesujące. Dobra, pytanie, czy możemy sobie zmienić na Army Fuel? W sumie po co mamy zmienić, jeżeli mamy największe zasoby paliwa na świecie i dosłownie nic nie potrzebujemy. Tutaj też coś się pokazało, nie wiem, czy to jest to, że nie musimy aż tak dużo stali wziąć, czy komuś ukradliśmy. To już nie, tutaj akurat i tak tego chromu dużo potrzebujemy. Okej, zajmijmy się tym. Widzę, że... O, ci tu mają dużo wolframu. Widzę, że nasza marynarka wypłynęła. I... oprócz tego, że stolica w ogóle jest okupowana bardzo... bardzo mocno, to... aż tak źle nie jest. My potrzebujemy jakiś przyczółek, żeby wylądować. Nie wiem, na przykład tutaj wylądować. Pytanie jest takie, czy jesteśmy z wami w wojnie? Nie, wy jesteście poza wojną, więc to nie jest jakieś problematyczne. Dobra, mamy czołg, to znaczy, że możemy już zacząć robić dywizje pancerne. To, co powinniśmy robić od dawna, ale w sumie nie robiliśmy. Możemy też samoloty zacząć tutaj robić. Tutaj chyba mamy jeszcze badanie jedno, więc możemy sobie to porobić. Do dziesiątki to by się przydało zrobić. I jak sami widzicie, tutaj też trochę nam zatapiają oczywiście. Ale my większość tutaj im konwoi zatapiamy, więc to też jest dobre. Brazylia. Mamy problem w ogóle z zaopatrzeniem w Brazylii, więc... oni w ogóle tutaj nic nie robią. Ci... prowadzą wojnę z Chile. Chile prowadzi z nimi. No to trochę źle. My tutaj sobie jakoś to trzymamy. Tutaj co pewien czas się wycofują, ale wracają. My też mamy swoją tutaj organizację. Dobra, co tutaj nam się pokazuje? Tutaj się chyba nam pokazują jak zwykle agenci. Więc to sobie wyłączamy. Zobaczmy, co muszę mieć włączonego, co nie. Okay, tyle wystarczy. I dalej próbujemy. No się nam nie udało pokonać ich, ale nie zostali pokonani przez tych. I czy możemy wykorzystać was? Bardzo chętnie bym wykorzystał was. I jeszcze jakbyśmy mieli docking rights. O, nice. My mamy docking rights do was? Pisze, że
Oni mają, ale my nie mamy. A możemy jakoś poprosić? Nie pisze. Dobra, i tak mamy wystarczający zasięg. Chodzi o to, żebyśmy sobie spróbowali się zdesantować tutaj, nawet nie na port, chodzi obok portu, ale z tym. I jeszcze tutaj sobie porobimy. Tutaj Portugalia upadła. Realnie nie wiem, z czym się biją. Jakieś tutaj są dywizje wroga w środku, chociaż nie powinny być. Sardynii? Sardynia stanęła w wojnie z Miłą. Nie powiem, to dosyć ciekawie. Okay. Myślę, że Mozambik to nie jest jakiś państwo, ale strasznie ścina. Nie powiem. Ostatnio aż tak bardzo nie ścinało, teraz to ścina. No wiecie, no Kaiser Redux to też nie jest jakiś najbardziej wybitny mod. Więc nie dziwmy się. Portugis Empire wrócił, jest... Nie wiem nawet, co się stało. Teraz pytanie jest takie, czy my nie mamy do was Ask for Talking Rights. What the heck? What? Skąd się pojawiło Maroko? Czy ono coś... Co Maroko dosłownie zrobiło, żeby się pojawić znowu? Dobrze, że to zauważyłem, ale na szczęście to szybko można zbić, ale... Dlaczego? To już nie... Dobra, wszystkie dywizje, dawajcie na to. To jest... Który ten generał ma... To rozkaz, więc szybko pojedźcie. Zapewne są jakieś dywizje, bo jeżeli się pojawiło znikąd, to wiadomo, że... się będzie oczywistością, że to wykorzystają. Gdzieś się nam desantują, ale w Magrebie. Tutaj widzę. Ta armia. Idźcie tutaj, Konstantinę. Dobra, już w sumie byliście przygotowani na to. Więc szybko tutaj przejmijcie inicjatywę. No tutaj jest akurat nie te dywizje, co chcieliśmy, ale też te dywizje. O, nam jak Marines zniknęło. Zauważyłem teraz. Okej. Kolejna doktrynka jak zwykle. I czy coś tutaj ciekawego? Na razie próbujemy zrobić te lepsze pociągi, więc... więc na razie tak robimy w taki sposób. Musimy oczywiście inne badania podbić. Widzę, że już mamy, więc może przejdziemy na coś innego. Mamy light. Zastanawiam się na multilog, żeby sobie podbić. Jak sobie już nabijemy trochę revela. Uda. Coś mi z językiem się prączę. To wtedy powinniśmy być nieco lepiej. Kurde. To... Możemy przerwać? Możemy sobie zmienić sobie. Zmieńmy. Bo chodzi mi, że potrzebujemy na innego. O tego. Tak, byśmy to próbowali zdobyć, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Teraz powoli nam zwraca manpower. Też będziemy mieć dosyć sporo jego, więc to nie jest jakiś problem. I mamy, widzę, że już mamy dosyć ładną liczbę, ale się właśnie skończyła. Tutaj w sumie są porcie i byśmy wjechali. Czy będzie bug z tym? Nie, zazwyczaj nie ma tego bugu, ale dobrze. Widzę, że udało nam się wjechać na czas do tego, więc nie ma problemu. Maroko upadło. Znowu możemy dosłownie postawić tutaj dywizję. Na szczęście to jest bezpieczne miejsce. I pytanie jest, jak z tymi dywizjami. Czy one coś będą potrafiły, czy nie? Ogólnie na razie wszystko jest spokojnie. Wyjątkowo, może przez to, że przeładowałem. Podoba mi się, że jest Imperium Portugalskie, więc jest ciekawe. To są ci, którzy tutaj atakują. Ci
Niby czekają. Ej, flaga nam się zmieniła, teraz zauważyłem. My chyba mamy jeszcze możliwość wyboru flagi? Nie. Nie, nie ma. Dobra, ale flaga nam się zmieniła i nawet fajnie wygląda. Okej, mamy już coś z tego? Nie, jeszcze nie wiem, po prostu mi by się pokazało. Tutaj widzę, że są jakieś takie motywy wspólne do tego. Ale większość tych jest po prostu dlatego, że to przez jakiś event, czy coś, trzeba jakieś tam miejsce mieć. Dobra, pisze nam, że nie mamy. I to jest prawda, ponieważ ta flota kompletnie, ale to kompletnie nie ma. Teraz się zorientowałem, bo do jednej floty ja ją nabijam. Muszę zapewne nabijać złe statki i teraz właśnie to zobaczyłem. Tak, do tej floty nabijam złe statki. Ale ci sobie narobili, więc... Więc sobie weźmiemy tutaj. Ten to jest od tego, więc... Więc to inaczej będzie i w sumie powinno już pójść. Okej, bardzo chętnie od Walonii dostaniemy. Desantujemy się w drugim miejscu, bo wiadomo, że jeżeli byśmy się zdesantowali na port, to zapewne coś w porcie jest. Wow, coś jest tutaj. Czy to mają jakiś fort? Mają tutaj normalny fort. What the heck? Czy oni naprawdę okupują całe wybrzeże? No w porcie to jest mnóstwo tego, ale całe wybrzeże okupują. What the hell? What the... Dobra, wycofujcie się. Do tego rozkazu. Zesantujemy się tutaj. Wow, nie spodziewałem się, że dosłownie oni coś tutaj będą mieli. Dobra, pytanie jest takie, co oni robią. Okej, okay. I tutaj jest ważne, bo... Bo chodzi o to, że on normalnie umiera za 2 lata, a my mamy dalsze drzewko. Myślę, że oddamy władzę, że on przejdzie na emeryturę, ponieważ sobie zrobimy dalsze drzewko. Jest takie pytanie, bo oczywiście mamy tego gościa. No, ciekawe. Bonnie i Clyde, tutaj wiadomo, to słynni. No i tutaj mamy dużo tych do wyboru. Tutaj chyba jest jedno do wyboru. The Dawn of Dawns. Tutaj są oczywiście jakieś takie dodatkowe. Ja patrzę... Bo większość z tych to wiadomo, że oni to dosłownie nic nie znaczą dla nas. Możemy zostać syndykatem Capone. Patrzę, czy jest coś ciekawego tutaj. Ja bym poszedł do tego, bo ten to chociaż ma trochę tego. Ten ma możliwość wybrania tego gościa i on śmiesznie wygląda. Ale i tak wiadomo, że większości rzeczy w ogóle nie kojarzę. Okej, wyłączmy. Tutaj mamy? Tutaj mamy tego, więc może sobie zróbmy w takim razie pociągi. No oczywiście musimy coś sobie porobić w międzyczasie. My mamy jeszcze jakieś takie nieznaczące eventy. Nie mamy nieznaczących. Wszystkie eventy to są, mają jakieś znaczenie, więc... Iris Socialist Republic. Bo tutaj przeciwko wszystkiemu. Możemy spróbować przeciwko temu. To nie jest, nie zaszkodzi nam. Coś możemy sobie dalej robić. Wow, to mamy nadal. Dawno wojna była, a to nadal jest.
Okej, pytanie jest takie, ile dni jeszcze tutaj musimy to zrobić? 19 dni, a wszyscy... Nie, nie wszyscy są. Liberia padła. Mówiłem, że kiedyś padnie. Dobra, więc wyróbcie, a my zabierzemy te dywizje. Po pierwsze, zmienił mu się kolor, tak najpierw. Tak. Nazywamy się teraz Unią Socjalistycznych Syndykatów Ameryki. Wow. Powróciło. Nadal mamy te Capone, ale teraz możemy wysłać tych tam, tylko że oczywiście nie usłyszałem, jak mi się desantowali. Jeszcze na Wenezuelę się zdesantował ktoś, ale się nam udało. Więc tutaj nadal jest. Ci jadą, w takim razie tych wysielemy, by się zajęli. Co nas ciągle atakuje? To chyba atakuje nas to... To tutaj gdzieś jedno z tych. Nie? Atakuje nas jakaś kolonia ciągle niemiecka. Ale która kolonia? Nie ta. Gdzie to prawie padają? Co nas atakuje realnie? Wow, nawet nie wiem, co nas atakuje. A nie, to nie Walonia. Co to jest? Krym. Gdzie ty w ogóle? Krym nas atakuje, wow. Nigdy bym się nie spodziewał. Zdrajcy. Okej, w takim razie szybko tutaj zajmijmy się tym. No i próbujemy tutaj przejąć, co nie jest jakieś mega trudne. Dobra, dalej tutaj musimy rozwijać, ponieważ jesteśmy strasznie opóźnieni w rozwoju. Dajemy to. Jak to wygląda z tymi? No powoli się widzę, że rozwijają. Tutaj Germanii się zrobiło, więc nie wiem, możemy przeciwko tym. Wreszcie się dołączymy do tej wojny, bo dosłownie ona zbyt długo trwa. O, jedną z agentek porwali i kto ją ma? Captured by Central American Federation. To znaczy, że ci ją złapali. Dobra. Gdzie się znowu zdesantowali? W Magrebie. Dosłownie w miejscu koło tego. Dobra, w takim razie spróbujmy uwolnić. Nie możemy, musimy mieć 30. Wow, dostaliśmy agenta, bo przeszedł na naszą stronę. No. I nic nie mogą zrobić, bo dosłownie się zdesantowali na tych. Okej. Stójcie w porcie, bo widzę, że bardzo lubicie się desantować. Dobra, możemy w sumie to zrobić, ale jak mówiłem, dla nas to zbytnio nie jest dobra rzecz. Tutaj powoli sobie robimy. Bardzo chciałbym się wreszcie zdesantować na Ilantię, bo wiecie, bo wtedy coś tam się usunęło. Bo wtedy bym po prostu mógł w ogóle cokolwiek. Dlaczego wy nie możecie? Już możecie. Flota nam coś nie chciała. Okej, więc się desantujemy. Niestety oni widzą, że tutaj jest problem. Myślę, że trzeba będzie po prostu po tym wysłać no, statki, które będą wszystko tutaj im blokowały. Bo dosłownie powoli to jest największy problem, że my po prostu przybywamy i oni mają te zapasy. No, nie idzie kompletnie. Chociaż trochę idzie, ale o czym nie idzie kompletnie, bo mają zbyt dużo tutaj rzeczy. Mają 104 organizacji, my mamy ledwo 50. No, w tym odcinku to ledwie co zrobiliśmy. Widzicie, no to nam dobrze idzie, tylko że po pewnym czasie w ogóle pada. Dobra, w takim razie ja tutaj... Zrobimy coś takiego, że ja zakończę ten odcinek, poczekam przez pewien czas, gdzie ja sobie tutaj wszystko przygotuję na nowo i znowu się zdesantuję, dlatego że
No, jak sami wiecie, tutaj trochę nam to potrwa, więc muszę potworzyć sobie tak te komando dywizje. Ile tak? Z 10 tych komando dywizji. Jeszcze je przerobić na lepsze dywizje. No i to po prostu to będzie główna moja misja. Teraz jeszcze może sobie zobaczę, czy sprzęt do tego nie mam przypadkiem. Nie mogę zacząć produkować. Dobra, ale to wszystko z tego odcinka było. Widzimy się w kolejnym. No to cześć.